dzwonię do Macieja, bo nie wiem, czy dobrze idziemy. Halo Maciej, cześć. Słuchaj, to co, wyślij mi tą pineskę, bo w sumie nie wiem, gdzie jesteście, a to jest taki duży obszar, że już chyba się gdzieś zgubiliśmy. Dobra, okej. Dzięki, na razie, hej. Cześć, jestem Marek. Witajcie na kanale Bio in the City. W dzisiejszym dniu zapraszam Was na e-shop kart. Wchodzimy na płytę lotniska, teraz Wam pokażę najciekawsze maszyny, jakie można tutaj spotkać w dzisiejszym dniu. Także słuchajcie, witam Was i zobaczcie pierwszy samolot w barwach Royal Danish Air Force. Piękny Herkules. Wyobraźcie sobie, że ta bestia waży 74 tony i rozpiętość skrzydeł to jest 40 metrów. Niestety, jak nie mamy gotówki, to nie zapłacimy, bo internet tutaj słabo śmiga, w ogóle sieć słabo śmiga, nie możemy mobile payem zapłacić, także chciałem wlepkę mieć, niestety chyba nie będę miał. Albo znajdziemy Macieja, to mi pożyczy kasę. Tutaj standardowy myśliwiec NATO F-16, proszę bardzo, Farbach, oczywiście też Danish Air. To wszyscy mają, cała Europa na tym lata, więc akurat no nic specjalnego, ale ten akurat jest od nas z Polski, więc warto tu zajrzeć. Mamy też naszych Polaków, piękny bombowiec. Przykład pięknego samolotu transportowego prosto ze Słowacji, ale zrobiony w Czechach, prawda? To i tutaj, Kunowice.
Powiem wam taką ciekawostkę. Impreza jest organizowana cyklicznie, co 2 lata w Karów. No i wiadomo, zjeżdżają się na nią, czy tam zlatują się na nią samoloty z całego świata. Stąd też te flagi, które widać tam w oddali. A teraz piękny Spitfire prosto z Anglii, polerowanej stali. No niestety chyba nie dojdziemy do samego pasa startowego, bo ludzie się tu porozkładali, widzę pikniki mają. Ale przeleciał nad całym lotniskiem. Dobra, trudno. Kończymy tą głośną imprezę. Było głośno, nie zapomnieliśmy zabrać słuchawek albo jakichś tam zatyczek. Ale było warto, jeszcze do tej pory maszyny latają, my już spadamy, bo widać, że ludzie przed nami, nie chcemy stać za dużo w korku, także subskrybujcie, obserwujcie, pozdrawiam was, Bajor i Dysy. Myślałem, że dojazd tutaj to będzie jakimś wyzwaniem, ale powiem wam, wyjazd stąd, zajmie przynajmniej 3 godziny. Wszyscy stoją. Ogromny korek. Także tu się zaczyna, a tam się wszystko kończy. A brama wyjazdowa jest tam. Także 2 godziny wyjeżdżamy z parkingu. Czyli tak jak powinno się wyjeżdżać z dobrej imprezy. Zwykle nie zdążyliśmy! Brawo my!